Dobry Państwu. Moda modą, trendy trendami, a okazuje się, że jednak w Tłusty Czwartek jesteśmy tradycjonalistami i tradycja jest u nas najważniejsza, także Tłusty Czwartek to jednak pączek z różą. Chociaż nie tylko, ponieważ w naszej cukierni również mamy amatorów oponek serowych bardzo dobrych. Tłusty Czwartek to również chrust. W naszej cukierni pączki robimy z najlepszych składników, jakie możemy znaleźć na rynku. Mamy sprawdzonych dostawców, mamy naturalne jajko, drożdże, mąki używamy najlepszej jakości. Do ciasta dodajemy przede wszystkim samo masełko, nie margarynę, tylko duży nacisk składamy na to, żeby to były składniki naturalne, takie jak robimy w domu. I oczywiście pączki wyrabiamy wszystko ręcznie, nie maszynowo, tylko robimy starymi, dawnymi sposobami, jak nasze babcie. Gdy mamy ciasto drożdżowe zrobione z tych najlepszych naszych składników, odcinamy ciasto, wałkujemy na stole, nadziewamy nadzieniem przede wszystkim różanym w Tłusty Czwartek lub innym, może być to nadzienie morelowe, może to być wiśniowe, adwokat, czekolada, w zależności od klientów, jakie po prostu sobie zamówią. I taki pączek zawijamy na stole, odstawiamy do wygarowania. Czas garowania jest dość długi, dlatego że to jest wszystko naturalnie robione. I następnie pączki smażymy. Wykańczamy pomadą cukrową, robimy też oczywiście sami, z dodatkiem tam kwasku, zapachu i dajemy naszą skórkę, którą gotujemy sobie wcześniej, skórkę pomarańczową i kroimy i posypujemy nią pączki. Jest to naprawdę bardzo dobre i to jest naturalny składnik, prawdziwa skórka pomarańczowa, nie jakaś kandyzowana, tylko gotowana w syropie cukrowym. Dobrze usmażony pączek musi mieć bardzo jasną obwódkę dookoła, dlatego że po tej obwódce można poznać, czy pączek jest smażony w świeżym tłuszczu, czy w starym. Oprócz tradycyjnych pączków robimy dla naszych klientów również pączki wiedeńskie ze śmietanką, z czekoladą. To jest naprawdę dla łasuchów. W naszej cukierni również robimy faworki, oponki serowe, małe pączki na wagę. Jest to dłuższy proces produkcji, ale to gwarantuje świeżości i jakości naszych wyrobów. Tradycja nakazuje, aby w ten dzień zjeść przynajmniej jednego pączka. Pączek, no wiadomo, jest troszeczkę kaloryczny, to jest 200-300 kalorii, ale uważam, że jesteśmy na przedwiośniu, więc krótki spacer zrekompensuje nam tutaj jakąś nieścisłość, jeżeli chodzi o kaloryczność. Serdecznie Państwa zapraszam na Tłusty Czwartek. Proszę pamiętać o tradycji, o tym, że w tym dniu należy tego jednego pączka przynajmniej zjeść i zapomnieć o kaloriach. Zapraszamy i życzymy wszystkim pysznego Tłustego Czwartku.